Witam wszystkich. Żeby budować jakieś urządzenia, lutować układy, potrzeba części. No i to jest właśnie najczęściej największy problem, jeżeli chcemy coś zbudować, że po prostu tych części nie ma, albo są za drogie. A ja w dzisiejszym filmie chciałbym Wam chwilę opowiedzieć o tym, gdzie właśnie można szukać tych darmowych części, po prostu z których urządzeń warto je wymontowywać. I tu nie chodzi tylko o to, żeby dostać części za darmo, bo po prostu niektóre części, które znajdziecie, mogą być bezcenne i ich już w dzisiejszych czasach nie kupicie. Ja na przykład dzisiaj znalazłem o takie coś. To jest płytka z telewizora. Sami zobaczcie, jak tutaj jest wiele. Tu jest naprawdę kupa rzeczy, które można wymontować. Kondensatory MKP. Radiatory. Jak już widzicie, można z tego zbudować jakiegoś Z2S-a. Mamy kondensatory, radiator. Rezystory też z pewnością się gdzieś tu znajdą. Mamy trafopowielacz, więc można od razu tego Z2S-a wykorzystać do generowania wysokich napięć. Jest tu też naprawdę ogromny rdzeń. Dotychczas największy rdzeń, jaki miałem, był taki. Zobaczcie sami, jaki on jest ogromny tutaj. Naprawdę, to jest gigant, z tego już można wycisnąć nawet kilka kilowatów, jak myślę. Mamy tu też różne, kupa różnych elementów, różne scalaki. Jeszcze nie zagłębiałem się w noty katalogowe, co to tak właściwie jest. Mamy tutaj też tranzystor, maksymalne napięcie kolektorem emiter 1,5 kV, na przykład do cewki Tesli. Kupa innych rzeczy, takie różne spore, fajne rezystorki. Kondensatory, no te już chyba się do niczego nie nadają, ale inne wyglądają w miarę ok. Chociaż nie wiem, może jednak będą dobre. Nie wyglądają tutaj na jakieś wybrzuszone. Zmierzę pojemność, później sprawdzę. Może po prostu fabrycznie tak były te nakładki na nich. Więc widzicie, naprawdę w telewizorze jest kupa części, które możecie wykorzystać do wielu rzeczy. I których już dzisiaj nie kupicie. Z pewnością są tutaj takie. Albo które są bardzo drogie. Taki rdzeń założy się. On by z 50-100 zł kosztował. A tu jest zupełnie za darmo. Tu mamy jeszcze taki duży mostek prostowniczy. Od drugiej strony nie ma żadnych elementów SMD, opatrzyłem. Ale to nie jest jedyna płytka, którą z tego telewizora wyjąłem. Bo była tam jeszcze, o taka. To jest płytka. Tutaj już nie ma żadnych elementów dużej mocy. To jest płytka z tymi układami logicznymi różnymi. Głównym jakby procesorem tego całego telewizora. A tutaj mamy głowice. I w tych głowicach mogą być elementy, a tak właściwie na pewno są elementy na wysokie częstotliwości. Dzięki czemu mamy już praktycznie wszystko do budowy jakiegoś nadajnika FM. A tu jeszcze mamy wzmacniacz audio. Stabilizatory napięcia. No a poza tym nie ma tu żadnych elementów dużej mocy. Ale te też z pewnością się przydadzą. Ale to dalej nie jest ostatnia płytka, którą ja dzisiaj wyjąłem. Mam jeszcze o taką. No mniejsza, ale też coś tutaj mamy. Ładne miedziane radiatorki. Jakieś kondensatorki, taki rezystor większy. No i dwa tranzystory. Patrzyłem w nocie katalogowej, maksymalna częstotliwość 100 MHz. Czyli już mamy części do budowy jakiegoś mocniejszego nadajnika FM. Widzicie, naprawdę wiele można z telewizorów wymontować. To jest według mnie rzecz, z której
Najbardziej warto jest wymontowywać różne części. Bo z innych, tych nowszych, to już tam są same scalaki SMD. Kondensatory wyglądają mi na ok, więc może wreszcie zrobię sobie jakiś mocniejszy zasilacz z tego. Bo mamy tu też taki dosyć duży scalak z tej przetwornicy. Generalnie to już wszystko, co potrzebne do budowy jakiegoś Z2WS-a czy zasilacza. A tak poza tym, to z czego jeszcze możecie wymontować część? No myślę, że z monitorów na pewno. W monitorze też nawet jest film na moim kanale, co tam można znaleźć z tego. Znaczy wyjąć. No drukarki też można. Rozbierać drukarki, ale tam nie ma aż tak fajnych części jak w telewizorze. Wszelkie różne zasilacze, na przykład komputerowe, też myślę są warte uwagi. Wzmacniacze. We wzmacniaczu też można kupę przydatnych części znaleźć. No i tak poza tym też nic mi do głowy nie przychodzi, z czego naprawdę ciekawe części można wyjąć. Pamiętajcie, że jak rozlutowujecie to, to warto jakąś maskę założyć, bo smród, który przy tym powstaje, jest naprawdę nie do wytrzymania. I nie dość, że on jest nie do wytrzymania, no to jak się domyślacie, on ma fatalny wpływ na zdrowie, więc najlepiej jakąś maskę do tego kłaść albo robić to na świeżym powietrzu. Żeby wylutować stąd jakieś części, które mają wiele nóżek, jak na przykład ten trafopowielacz, wcale nie trzeba żadnych odsysaczy, tylko po prostu trzeba nałożyć tutaj trochę nowej cyny, no i to grzać. Grzać jedno, czekać aż się rozpuści i tak po każdym, każde rozgrzewać i tak w kółko, no i starać się wtedy ciągnąć, odciągać ten trafopowielacz, aż to się zacznie wysuwać. No i jak będziecie tym, tak wiecie, manipulować, to w końcu on stąd wyleci. A jeżeli chodzi o rozbieranie tych rdzeni, to najlepiej jest go po prostu włożyć do gotującej się wody i go pogotować trochę. Im większy rdzeń, tym dłużej trzeba gotować. Najpierw oczywiście odwijać tutaj te wszystkie taśmy aluminium, znaczy miedziane i te plastiki. Te folie takie ochronne. Gotujecie, później wyjmujecie jakimś śrubokrętem i powinien ładnie się rozejść. Z tymi większymi jest łatwiej, bo ciężej jest je rozwalić, można większej siły użyć. Dobra, myślę, że wystarczy na temat części z odzysku. Teraz chwilę wam jeszcze opowiem o tej cewce Tesli, którą robiłem jakiś ostatni film, był jakieś 2-3 tygodnie temu, chyba już nie pamiętam. No więc tak, zrezygnowałem z tego układu, z tym driverem ze stałej częstotliwości. Postanowiłem wrócić do tego z pierwszego filmu. Trochę tutaj pokombinowałem z tymi elementami. No i to, co udało mi się tutaj osiągnąć, to większe wyładowania. No i udało mi się zjonizować gaz w żarówkach.
Ale dalej było mi mało, więc postanowiłem zrobić nowe uzwojenie. Jak widzicie tutaj swoim bardzo profesjonalnym przyrządem, odwinąłem 17 gramów drutu, takiego 1,1 mm z jakiegoś starego transformatora. Po obliczeniach wyszło, że tu mam jakieś ćwierć kilometra drutu, jakieś 250 metrów. No i nawijam to sobie na taką rurkę. Tym razem nie będę tego na razie niczym lakierował, żadnym klejem, który pogarsza działanie. Tylko po prostu zobaczę, czy uda się wyciągnąć jeszcze coś lepszego. Dodam jeszcze, że ten tranzystor, on też jest wymontowany z telewizora. Więc widzicie, jak macie już radiator z telewizora, tranzystor, rezystor też jest z telewizora. Kondensator też można tam znaleźć, inne rezystory też, kondensatory te mniejsze także z telewizora możecie wymontować. Jak znajdziecie telewizor, to tak naprawdę możecie budować już cewkę Tesli. Tak przy okazji jeszcze powiem wam, że mam w planach odcinek o najzwyklejszym zasilaczu transformatorowym. Bo już powoli zaczyna mnie nudzić to, że na okrągło wysadzam sobie jakąś przetwornicę. Na przykład ostatnio wysadziłem swój zasilacz regulowany tą tutaj cewką Tesli. Bo przez przypadek zrobiło się zwarcie, on nie miał zabezpieczenia. Więc planuję wam pokazać, jak zrobić sobie taki praktycznie niezniszczalny zasilacz transformatorowy, który też będzie mógł dawać te kilka napięć. Chyba 24, 12 V, może więcej też. Mam taki transformator 2 razy 12 V. Jakimiś podwajaczami myślę, że da się podwyższyć to 24 V do 48. I to już wszystko w tym dzisiejszym nieco innym filmie. Jeśli się spodobał, dajcie łapę w górę, żeby nie przegapić kolejnych filmów i wesprzeć kanał. Subskrybujcie go, a ja już się z wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnych filmach.